Cześć, witajcie. Dawno nie było nic z warsztatu. Jest sobota, późny wieczór. Jak to kiedyś w jakiejś chyba piosence nawet było. No może jeszcze nie taki do końca późny, tylko bardziej deszczowy, bo jeszcze jest słoneczko. Szybki przegląd maszyn na warsztacie. Praktycznie większość mamy w tej chwili wstawionych świeżych maszyn. Zaczęliśmy już trochę rozbierać po kolei ciągniczki. Wjechała ładowarka między innymi, wyjechało Landini, wyjechał Massey. O Jezu, nawet nie pamiętam co tu stało już teraz. Głowa za mała do tego wszystkiego, no nic. Zetor. Po kolei. Kolejny Zetor. Forterra 95. Klient nam ją przyprowadził ze względu na to, że znalazł jakieś części łożyska, wianuszek, kuleczki w przekładni. Raczej nie w przekładni, tylko w filtrze. No i teraz szczerze powiedziawszy mam niezłą zagwozdkę, jak to zaczynać rozbierać. Najprawdopodobniej skrzynia pójdzie cała do demontażu i mam nadzieję, że coś znajdę, bo nie ukrywam, że muszę go dokładnie obejrzeć, czy on na pewno jest oryginalny, czy nie był już rozbierany. Bo mam takie podejrzenie, że po prostu to zostało po jakimś wcześniejszym remoncie. No co? Poszło to najprawdopodobniej z tyłu, no bo tam jest rura zasycająca, czyli z komory reduktora. Będziemy szukać, ale musimy ją wyjąć całą, bo sprzęgło bardzo, bardzo, bardzo mocno ciężko chodzi, także zatarta jest najprawdopodobniej też tuleja wysprzęglająca. No strasznie, naprawdę, nie wiem, no praca tym ciągnikiem była naprawdę, musiała być mocno uciążliwa, bo tak jak robimy to, jest to wszystko przesmarowane odpowiednio, to sprzęgło bardzo leciutko pracuje, naprawdę bardzo przyjemnie, a tutaj to trzeba się wręcz o fotel zapierać solidnie, żeby to zrobić. Noga po kilku wciśnięciach siada. Case jeszcze w kawałkach, bardzo długo się zeszło. Praktycznie dopiero niedawno, na początku tygodnia, odebraliśmy silnik ze szlifierni, także no tak to wygląda. Jeżeli się komuś uda trafić w odpowiednią dziurę na szlifierni, jest fajnie. No my prawie miesiąc spędziliśmy, znaczy no nie my, tylko nasze silniki spędziły prawie miesiąc, około miesiąca właśnie na szlifierni, ale już jest poskładany, zaraz Wam wszystko pokażę. Tutaj macie Renie 110-54, taka trochę po sąsiedzku. Zrobiliśmy w niej hamulce, już przestały praktycznie istnieć pompki, wszystko zardzewiało, popuchło. Centralki hamulcowe, wszystko jest wyczyszczone, przepłukane, zrobione. No i co, no i wywalamy łożyska zwrotnic, bo tutaj no przestały istnieć, można powiedzieć, że przestały istnieć łożyska dolne głównie, ale wiadomo, no wywalamy wszystkie cztery, żeby ciągnik zaczął się jakoś tam po ludzku prowadzić. Problem trochę mamy z siłownikami. A mianowicie też są luzy, tylko poza oryginałem trochę ciężko dostać te przeguby, te kule z SKF-a najprawdopodobniej są dostępne, musimy jeszcze poszukać, jeżeli klient w ogóle będzie chciał to robić. Ładowarka, w końcu udało się wstawić ładowarkę LM5040, chyba coś takiego, 5060 model. Tutaj będziemy wyciągać skrzynię, ona przestała jeździć, ale mamy bardzo duże problemy z ciśnieniem. Prawdę mówiąc, to nie wiem, czy ona nie została przerobiona na przekaźniczki, bo sterownik nie żyje, natomiast chce jeździć, więc duże ryzyko jest takie, że będzie troszeczkę chyba trochę tak zrobiona na sztukę tak zwaną. Więc no co, zajmiemy się nią. Wyciągniemy przekładnię, zobaczymy, co tam się daje. Nie ryzykuj, nie skacz, pracuj bezpiecznie. Fajna naklejka. Case gdzieś jest chyba z Pomorskiego. Zaczął już zaczęty rozbiórka, jeszcze w całości, ale już tutaj kolega go zaczął rozbierać. No, ciągnik, którego zaczynamy od przodu, będziemy kończyć na tyle, bo przód cieknie, nie mamy hamulców, ślizgająca się skrzynia, najprawdopodobniej uszkodzona pompa, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważny i gruby remont ciągnika. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało. 155-54 i tutaj Wam powiem tak.
Żebyście też nie dzwonili zaraz do mnie, żebym wam te skrzynie robił, bo nie chcę tych skrzyń robić. Będę robił w niej skrzynie. Będę robił w niej skrzynie. To jest ten tak zwany traktronik, czyli trzy półbiegi do przodu i bieg wsteczny na elektronicznym sterowaniu. No robię to, bo robię, bo ten ciągnik znam, to jest już nasz troszeczkę stały klient. Ja w tym ciągniku kilka lat temu robiłem też silnik między innymi, więc z czystej po prostu uprzejmości no rzeźbię to dalej. Ciągnik jest akurat w super stanie, bardzo fajna maszyna, ta skrzynia fajnie pracuje. Natomiast no tutaj zaczęły się pojawiać jakieś dziwne odgłosy, dziwne dźwięki na którymś tam półbiegu, już teraz dokładnie nie pamiętam. Więc rozbierzemy to, też już tutaj chłopaki zaczęli to rozbrajać. Akurat później trafiły się części do Landiniego i do Maseja, więc chwilowo przerwaliśmy, ale już mamy tutaj praktycznie ogołoconego też go z boków. Więc no co, no działam, ale tak jak mówię, nie bierzcie tego do siebie, że zacząłem naprawiać te ciągniki, bo tak nie jest. Po prostu robię to naprawdę z czystej grzeczności dla naszego fajnego klienta. Wyjechał Masej, który stał tutaj. Musiałbym przejść z tyłu, ale dobra, zaraz wam opowiem historię Maseja, tylko jeszcze wam pokażę, co jest z boku w tej chwili. Więc tak, mamy skończony silnik z case'a. Tam wrzucałem wam jakąś fotkę z naprawy tego silniczka. 444T390 jest to Cummins, nie wiem, pewnie zaraz powiecie, że znowu coś źle nazwałem. Cummins, zwał jak zwał, chodzi o taki silnik. A to już mamy tutaj w zasadzie cały poskładany. Wyszło to fajnie, bardzo mocne silniki ogólnie. Wał został wykonany tylko i wyłącznie na głównych panewkach, z tego względu, że był 15 setek, delikatnie miał bicia, więc tutaj zostało to przeszlifowane. Korby zostały w nominale, no wiadomo, tuleje zostały wstawione, czyli blok został rozwiercony, zostały wstawione tuleje, tłoki nowe, korbowody po regeneracji, turbo, po kilkunastu tysiącach godzin nie mieli się chłopaki do czego przyczepić. Delikatnie zostało tylko wyważone, natomiast ogólnie wszystko w porządku. No wiadomo, no, wtryskiwacze, pompa po przeglądzie, pompa olejowa świeża, także myślę, że klient parę ładnych lat spokojnie powinien sobie dalej tym ciągnikiem pojeździć. Skrzynie tam też delikatnie poprawiamy, przynajmniej przejrzymy tą, a w zasadzie już jest przejrzana część związana z półbiegami, także powinna parę ładnych lat jeszcze maszyna klientowi posłużyć. Tutaj jest już silnik z Zetora, też od razu został odebrany w momencie, kiedy był Cummins odbierany. Wstawione są już w tej chwili tuleje. Tuleje są stare. Aczkolwiek no nie są stare, bo ten silnik był kilka lat temu przeze mnie, już tam kiedyś wam opowiadałem tą historię. Był kilka lat temu przeze mnie robiony, także tuleje tutaj zero śladu praktycznie zużycia, ani progu, ani nic nie mają. Honowanie, wszystko pięknie jest, więc nie ma sensu takiego czegoś wymieniać. Pęgł wał, tak jak wam już tam kiedyś pewnie też właśnie chyba pokazywałem. Także strzelił nam wał, zrobiliśmy po prostu osiowość bloku. No a reszta w sumie idzie stara, tak? Czyli tuleje, tłoki i całe tutaj te zestawy, wiadomo, no, wszystkie nowe uszczelnienia, motor cały jest wymyty, wyczyszczony i też kończymy. Głowica w zasadzie też już jest gotowa. Pompa wtryskowa była robiona, także kurde, no po paru latach wam powiem szczerze, że nie wiem, albo faktycznie jakość paliwa jest jakaś taka, jaka jest, która jest lana do tych ciągników. Bo praktycznie cała znowu była robiona i nie wyglądało to dobrze. No klient też właśnie mi zgłaszał, że ten silnik mu po prostu bujał obrotami. Natomiast co? No nie wiem.
Nie mam do końca, nie lubię do końca tych pomp. Wiem, że one tam też na olej troszeczkę osadza się. O Jezu, trochę się plączę. Powstaje osad po prostu z oleju i te sekcje zacinają się. No ale no mówię, no tutaj to akurat trochę jest chyba inna przyczyna, inna bajka. No co, jak ktoś dotrwał, trochę wam pokażę, jak wygląda ciągnik. Niewiele się zmieniło. W zasadzie nic się nie zmieniło. Stoimy. Tu jest rozdzielacz do skrzyni, którego jeszcze chyba wam też nie pokazywałem. W osłonie zostały wypalone otwory, żebyście już teraz nie mówili, że wszystko będzie mi zostało w tej osłonie, więc zostały wykonane wypalone otworki. Reszta się nie zmieniła. Tutaj nic nie robimy. No i dobra, pierwszy raz w życiu pokażę wam, z jaką maską chyba będzie jeździł ten ciągnik. Wygląda to na chwilę obecną w ten sposób. Moim zdaniem pasuje fajnie. Oczywiście zmieni się kolorystyka. Zostaną nadane pewne charakterystyczne cechy, żeby to nie był taki do końca też Deutsch. Jeszcze nie wiem, czy dokładnie wyjdzie w tym miejscu. Mam nadzieję, że tak to wyjdzie. Albo będzie delikatnie cofnięta do tyłu. Także maska jest w fajnym stanie. Brakuje mi tych dołów. Jakby ktoś gdzieś wiedział, może ktoś coś ma jakieś uszkodzone. Znaczy, no nie uszkodzone, ale takie, które by się jeszcze nadawały do czegoś. Chodzi właśnie o te dolne siatki. Tylko nie pamiętam, czy tutaj nie był Deutsch Fahr wytłoczony, bo jak tak, no to kurde, trochę to będzie lipa. No ale to mówię, no jeżeli gdzieś by ktoś miał coś takiego, to chętnie odkupię, albo jakoś tam się inaczej dogadamy w tym temacie. Maska kończy się mniej więcej tak. Spróbujemy zrobić właśnie w oryginalnym wycięciu tłumik, czyli rurę naszą wydechową. Na kabinę jeszcze trochę poczekacie, jeszcze was podtrzymam trochę w niepewności, co tu będzie w końcu osadzone. Ale to dopiero jak będzie w końcu tylny most, którego no niestety, ale jeszcze nie ma. No nie jest to takie do końca proste, jak nam się właśnie wydaje i mi, i wam. Stwarza to pewne problemy i czasowe, i techniczne, więc jeszcze czekamy grzecznie i zobaczymy. Dobra, ja sobie przejdę chwilę z tyłu na plac i ewentualnie pokażę wam jeszcze Maseja, bo tam to trochę chyba mogę wam opowiedzieć o nim, bo udało się go, nie wiem, czy nawet to mogę nazwać skończeniem, bardziej chyba wyrzeźbić tą maszynę. Dobra, witajcie u nas na placu. Więc tak, to jest Masej 6180 model, który był przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas bywalcem u nas na warsztacie. O, moje chłopaki. Chodź. Wróćmy do Maseja. Ma go klient kilka lat. I nie wiem, jakim cudem on tym jeździł. Narzekałem wam, powiem szczerze, że na tego Aresa, który naprawdę był zmęczony, ale on był po prostu zmęczony, no. No to się zdarza, tak? Ciągnik, który naprawdę był wypracowany. Naprawiliśmy go, no i jeździ. I myślę, że jeszcze spory czas pojeździ. Natomiast tak ostro przerypanie przekombinowanego ciągnika, żeby dosłownie w każdym najmniejszym detalu znaleźć błąd, no to powiem wam szczerze, że przez naprawdę, nie wiem, blisko 10 więcej. Ponad 10 lat, 10 lat już tu jesteśmy w naszej firmie, jeszcze wcześniej, przez kilkanaście lat tutaj właśnie pracy z maszynami, chyba nie miałem czegoś takiego. Jak zaczęliśmy od tyłu, to już wam kiedyś pokazywałem, czyli źle naprawione hamulce, które docisk został źle przetoczony i tarcza momentalnie się zdarła, bo było pół centymetra mniej zebrane niż średnica tarczy. To wszystko wlazło. Hamulce uszkodzone, pompa uszkodzona, zrobiona pompa, kurde, nie ma ciśnienia.
Zagląda Daniel do zaworu ciśnieniowego. Zawór ciśnieniowy źle poskładany. Ponad pół centymetra podkładek doładowane. No niestety, no jak jest odwrotnie złożony, no to żeby i 2 cm dołożyć, to nie zadziała. Instalacja to w ogóle jest odrębny temat. Co się dało, to się dało. Ile się dało, tyle zrobiliśmy. Nie udało nam się dostać po prostu drugiej instalacji, żeby to wrzucić. No wiadomo, pompa świeża, filtry, oleje, wszystko świeże. No, nie ma hamulców na przyczepach. Klient stwierdził, że no, miał te hamulce kiedyś, ale w końcu znikły. Mamy nowe pompki założone. I nie wiem, jakim cudem mógł ten klient mieć hamulce, bo były pompki do układu bez hamulców, czyli na 3 wyjścia, a nie na 4. Nie wiem, czy mu ktoś to podmienił. Ciężko powiedzieć. Orbitrol zostawiliśmy, bo na razie działa, ale prawdę mówiąc, wszystkie krótce są przespawane. Tutaj nawet prawdę powiem wam, że o te kości są nowe, znaczy nowe, no udało się zdobyć po prostu te kości kwadratowe zasilającą. No druga tylna to jej w ogóle nie było, tutaj jest całkowicie nowy przewód, ale to wszystko po prostu zostało przyspawane. Dosłownie wszystkie krótce były po prostu zaspawane. Skrzynia rewers. To jest rozdzielacz w ogóle nie od tego ciągnika, bo to jest rozdzielacz z 81. Wszędzie przespawane. No nie możemy teraz już tego poprawić tak, jak powinno być. Potrzeba by było po prostu kupić odpowiedni rozdzielacz, który też kosztuje. No to działa. To działa, ale to nie jest to. To nie jest to, to nie jest od tego ciągnika i on powinien być tak, jak widzicie. Tutaj jest otwór jeden, tu jest drugi. Z 81 seria. On po prostu jest przykręcany do takiego okrągłego dekielka do skrzyni. Także mówię, no wszystkie rurki są przespawane, wszystko jest po prostu ponawiercane, zrobione. Niby działa. Pozycjonera nie było w ogóle do półbiegów. Mamy zrobione. Instalacji nie było, wszystko było zrobione na krótko. Mamy zrobione. Nowy synchronizator rewersu. Synchronizator rewersu był włożony z serii 3000, nie od serii 6000 w tym ciągniku. O Boże, nawet już teraz to już nie pamiętam, co to było. No i dobra, doszliśmy do takiego momentu. Uruchomiliśmy sterownik, bo był uszkodzony. Odbudowaliśmy instalację, bo jej nie było. No, wyrzeźbiliśmy, bo to prawie naprawo, to nie wiem, czy można nazwać. No, wyrzeźbiliśmy tu wszystko, to tylko się dało. No, w końcu, dobra, jesteśmy na etapie. Zerknąć, jak to się mówi, w zeszyt i zobaczyć, co ten klient tam jeszcze nam powiedział, żeby jeszcze zrobić. A, nowe końcówki. Zaraz wam pokażę dlaczego. Bo z końcówkami to w ogóle osobna historia, na osobny temat prawie wyszła. Dobra, nie opadają nam przyciski. Nowe, stary, jeden się uratował, reszta jest nowa. Pozakładane do dołu, cholernie pomału opuszcza. No niby z kabiny opuszcza ładnie, ale nie ma kontroli szybkości opadania. Totalnie. Rozdzielacz. Trzeba zajrzeć do rozdzielacza. No pewnie też coś wymodzone. No, oczywiście ponad pół centymetra podkładek. Trudno. Wyjmujemy, ustawiamy ciśnienia. No do dołu za skurczysyna. No co? Po rozebraniu już było wszystko jasne. Zawór podnośnika, choć wygląda na pierwszy rzut oka tak samo, ale jest serii 3000, czyli od analogowego sterowania. Tego się nie da na pierwszy rzut oka praktycznie rozpoznać. Natomiast no po cewkach, bo tu są jeszcze kwadratowe, tam już powinny być okrągłe, to nie ma może większego znaczenia, ale jest totalnie inny, bo tu jest jeden suwak łączący dwie cewki, natomiast w nowszej wersji to są dwa oddzielne całkowicie suwadła. Tutaj nie jesteśmy w stanie usunąć wycieku. Nie wiem, czy wam pokażę. O, jest dopiero mistrzostwo świata. Zobaczcie, jak jest zrobione. Tu jest normalnie w środku rura wspawana. I wtedy jest przejście oleju zrobione z tego rozdzielacza, właśnie z 81. No, mistrz po prostu. Mistrzu, to nie mistrz, tylko mistrzu to robi. Nie wiem. W sumie nie mam nic do człowieka, że tak powiem, bo. Zrobić taką, odpierdolić taką manianę i żeby to jeszcze naprawdę działało, no to trzeba naprawdę być już specjalistą wysokich lotów. Więc tylko i wyłącznie mogę chylić czoła przed człowiekiem, że tak powiem. Coś tu więcej? A no, pomijając wszystkie przełączniki,
Napęd, blokada, bo to wiadomo, no jak poprzerabiane na krótko, no to wszystko musieliśmy praktycznie powyrzucać. Końcówki. Więc na koniec stwierdził, że może byśmy mu wymienili. O, taka była końcówka. Fajna, nie? Bezpieczeństwo to podstawa, że tak powiem. Palnik, grzanie i prawdę powiedziawszy, ledwo już mieliśmy się naprawdę poddać, ale w końcu stwierdziłem, że jak to tak zostanie, to ten chłopina biedny się po prostu zabije tym ciągnikiem, bo już widziałem, jak ten gwint wyglądał, jak poszło kilka zwojów. Udało się, na szczęście cały siłownik jest twardszy i tam się wiele nie wydarzyło, praktycznie zerwało się kilka gwintów pierwszych z brzegu, reszta trzymała, no ale jak wkręcili to krzywo, no to widzicie, no co z tego, że w siłowniku gwint był, jak nie było gwintu już na końcówce. Ledwo żabami pod palnikiem żeśmy to po prostu rozkręcali. Podejrzewam, że ciągnik wymagałby jeszcze wielu fajnych napraw, ale ja już stwierdziłem, że temu panu już dziękujemy, a raczej temu ciągnikowi już dziękujemy. Miejmy nadzieję, że udało się znaleźć wszystko, co naprawdę ma wpływ na jazdę tego ciągnika, aż się boję zaglądać po prostu dalej, bo w każdej dziurze i w każdym najmniejszym punkcie po prostu znajduje się coś, co nas po prostu zadziwia. Dosłownie nas po prostu zadziwia. Już myślałem, że już niewiele może mnie w tym fachu zdziwić. Dobra, nie przedłużając odcinka, bo pogoda brzydka, tym jakże miłym akcentem związanym z prawidłowo wykonaną naprawą kolejnego ciągnika kończę. Miłej niedzieli, trzymajcie się, hej!